Witajcie serdecznie, Weldarad z tej strony. Kolejna część budowy 7TP. Zaczynam. Kontynuując pracę, wykonuję teraz zegary do naszego pojazdu. Oczywiście dwa produkty, Microset, Microsol. Jedyneczka ląduje na podłoże, na którą kładziemy kalkę. Środek oznaczony czerwonym etykietą zmiękczy nam kalkę, więc w tym momencie nam się on bardzo przyda, a wacikiem od uszu dociskam dobrze kalkę do podłoża. Kolejna sprawa, korzystając z mokrej palety, będziemy robić obicia. Do tego używam farby Vallejo i dobrego pędzelka Winsor & Newton. Gąbeczka jest też bardzo przydatna, dzięki czemu powstaną nam bardzo drobne, bardzo małe odpryski. Gąbeczkę zamaczamy w farbie i nadmiar tapujemy na pręcznik. W momencie, kiedy gąbeczka zaczyna zostawiać bardzo drobny ślad, to wtedy znaczy, że jest gotowa do użytku. Obijanie wnętrza pojazdu trzeba logicznie przemyśleć, by nie wyglądało to zbyt przytłaczająco. Wiadomo, załoga poruszała się wewnątrz, więc te odpryski jak najbardziej powstawały. Więc warto zrobić to wszystko z głową. Staram się obijać tylko te miejsca, które naprawdę są narażone na częste przemieszczanie się, obijanie części farby pojazdu. I montujemy wózki jezdne, chyba tak to się nazywa. Wszystkie elementy nabijam na wykałaczki, by łatwiej mi było to wszystko pomalować. Nakładam tutaj ten sam kolor, który użyliśmy wewnątrz pojazdu, czyli firmy Amomic. Może wszystkie elementy, które mam już powycinane, przygotowane do montażu, pokrywam bazowym kolorem. Oczywiście wcześniej zostały poprimerowane. Sukcesem w malowaniu farbami Amomiga jest jak najbardziej konsystencja farby, czyli nawet te farby, które są do aerografu, trzeba rozcieńczyć dedykowanym rozcieńczalnikiem, natomiast ciśnienie jest też bardzo ważnym elementem. Jeżeli damy ciśnienie zbyt wysokie, to farba będzie nam zasychać na igle aerografu. Teraz przyszedł czas na koła, pokrywam je oczywiście kolorem rubber od Amomiga, czyli guma, mówiąc po polsku. I jak widzimy, do wanny całego pojazdu możemy już przyczepić koło napinające i napędowe. Korzystając z bardzo sprytnego rozwiązania, jest to zwykła linijka, która pozwala mi wykonać bardzo szybko wiele kół, nic nie muszę maskować. Jak widzicie, kołka bardzo fajnie wychodzą, bardzo szybko, nie musimy marnować na tego dużo czasu.
No i tak wyglądają koła po pomalowaniu, które możemy od razu zamontować na naszej wannie pojazdu. Do wózków wkładam teraz koła. Fajnie, zatrzaskują się, są ruchome. No i wózki są gotowe. No i przyklejamy teraz wózki do kadłuba. Linijką sprawdzam sobie położenie wózków, gdy były one w linii. Radiostacja ląduje do schowka we wieży. Spasowanie teraz elementów dachu wieży i możemy dokleić wszystko. Działo wkładamy na sam koniec. Zajmiemy się teraz gąskami. Taką dziwną trochę metodą skleiłem dwa proste kawałki gąsienic jako podstawa i zagiąłem je po prostu na palcu. Modliłem się o to, żeby gąski mi nie pękły na palcu, ale udało się to i jestem z tego naprawdę zadowolony. A teraz sztuka po sztuce montuje górną część gąsek. Jak widzicie, wszystkie są złożone na sucho i klejem extra thin od Tami, czyli cementem. Będę sklejał gąsienice wszystkie razem, wszystkie ogniwa razem. Jak widzicie, po sklejeniu element jest bardzo mięciutki, bardzo plastyczny, co idealnie nada mi się do wykonania właśnie zwisów na elemencie, który widzicie. Wcześniej spasowany dół, dogięty na tym, na palcu, no i góra lontuje także i zaczynamy wykonywać takie delikatne ugięcia tych gąsienic. Nie chciałem zrobić ich prostych, tak jak to wyglądało w instrukcji. Sprawdziłem pojazd w momencie, kiedy stał. Te gąsienice miały delikatnie zwisy, więc pod ciężarem po prostu one się uginały i leżały na tych kołach. Moim zdaniem wygląda to fajnie. Kolejne elementy pojazdu jest to jakby wyposażenie, które jest zamieszczone na błotnikach, które przygotowałem do malowania, a teraz zabieramy się za podkładowanie gąsienic zamontowane na wykałaczkach. Idzie to bardzo, bardzo fajnie i szybko. Elementy wyposażenia także dostałem primer.
Teraz kolor od Amomiga. Bazowy szary. Chciałbym, by on imitował podkład z takiej stali, więc pędzelkiem wszystkie te elementy, które są z wyposażenia, malujemy na kolor przypominający stal. Później będę go przecierał oczywiście. Gąsienice sprimerowane i nakładamy na nie już pierwszy kolor, czyli Rust Track. Zasubskrybujcie, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, bardzo mnie to ucieszy. Z racji tego, że gąsienice wycierały się od kontaktu metalu z metalem, kolorem plate mail od Warpaintera, malujemy teraz miejsca, gdzie te gąsienice po prostu miały ze sobą kontakt i tarza była polerowana, wycierana. Następnym etapem jest brudzenie gąsienic i tutaj zaczniemy od nakładania dość jasnego koloru. Tak będę budował kolorystykę i brudzenie tych gąsienic, więc troszeczkę rozcieńczone i nakładamy, żeby to fajnie wlało się we wszystkie zakamarki. Gąski maluję po całości, żeby cała powierzchnia dostała fajny taki filtr z tego kurzu, z tej ziemi. Dlatego chcę, żeby ten kolor rdzy tylko prześwitywał gdzieniegdzie. No i teraz White Spiritem czyścimy nadmiar tego kurzu, który wcześniej dodaliśmy. W tych elementach, gdzie po prostu jest go za dużo. Tak by wydobyć troszkę z wnętrza ten kolor rdzy. I taką bazę pozostawiamy do wyschnięcia. Kolejnym kolorem będzie Fresh Matte, czyli kolor ciemniejszy. Nakładamy go na sam środek z racji tego, że w momencie, kiedy było to się kumulowało, w tych rejonach było ono jeszcze mokre, czasem ciemniejsze. Dlatego staram się nałożyć je na sam środek. Następnie White Spiritem blendujemy środek gąsienic, który po prostu jest ciemniejszy. Tak, staramy się połączyć to wszystko w całość. W momencie, kiedy gąski sobie już schną, zabieramy się za elementy wieży. Musimy je pomalować, więc do tego z powrotem używamy mokrej palety. Na nią tutaj na gąbeczkę zmoczoną wodą nakładam tylnią stronę od naklejki akurat, ale papier do pieczenia też jak najbardziej dobrze się do tego będzie nadawał.
Flow Improver. Ja akurat używam sobie Winsor & Newton, to jest taki koncentrat, który mieszamy z wodą demineralizowaną. Natomiast każdy rozcieńczalnik do akrylowych farb dedykowany będzie jak najbardziej zdatny. Dobry pędzelek z dobrą końcówką do ścienki. Takie są najlepsze do wykonywania chippingu. No i nasza nieoceniona gąbeczka. Tak to wygląda, kolorystykę macie na mokrej palecie, co będę tutaj używał, więc za chwilkę wszystko opowiem. Zaczynam od koloru najciemniejszego, czyli 822 od Vallejo. Jest to kolor do chippingu, bardzo ciemny brąz. No i tym kolorem będę wykonywał teraz zarysowania i odpryski farby. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy, skupiamy się na tych elementach, z których załoga korzystała najbardziej, tam gdzie się przemieszczała, tam gdzie te elementy mogły mieć po prostu uszkodzoną farbę i tak dalej. Więc delikatnie staram się nakładać najpierw na wszelkie ranty. Nie doradzałbym wykonywać odprysków na zasadzie kropka, 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 gdyż będzie wyglądać to troszkę dziwnie. Bardzo fajnie wygląda to na właśnie tym elemencie rantu. Jak widzicie, te odpryski są dość realistyczne i nie potrzebowałem używać do tego gąbki. Byłem wam winny wytłumaczenie, jak wykonałem siedzenie we wcześniejszych etapach, więc teraz to widzicie. Tapuję po prostu różne kolory brązu i rdzy z kolorów, które wcześniej widzieliście, natomiast później pokrywam je filtrem koloru sepia od Vallejo, czyli farba Game Color. I nakładam cieniutki filtr, żeby to się wszystko ładnie połączyło. Możecie także rozcieńczyć tą farbę. Pamiętajcie, że warstwa wcześniejsza, czyli tą, którą tapowaliście gąbką, musi być kompletnie sucha. W innym przypadku wszystko się zmiesza i zrobi się z tego jedna brudna masa. Pamiętajcie, by nie przesadzić z efektem rdzy. No i White Spiritem rozcieramy nadmiar tej farby, tej emali. Tak wygląda po blendingu i zabieramy się za wash. Ja używam w tym przypadku wash od Tamiyi. Jest to gotowy wash. Mogę powiedzieć, że jest dość cieniutkim aplikatorem. Fajnie się nakłada, jest dobrze rozcieńczony. Nie trzeba więcej się z nim bawić. No i nakładam w miejsca, gdzie chcę wydobyć detale.
wash wykonany, tak to wszystko się prezentuje. Extra Thin od Tamii montujemy wnętrze naszej wieży. Sprawdźmy, jak wygląda spasowanie, bo byłem troszeczkę przerażony, ale wszystko wskoczyło idealnie na swoje miejsce. Jestem naprawdę zaskoczony jakością spasowania tego modelu. Super. Górna płyta ląduje na swoje miejsce. Też spasowanie jak wcześniej. A z mojej strony to wszystko. Jeżeli podobał Wam się film, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo kolejny odcinek już niebawem. Żegnam się z Wami. Mówi Welderar. Cześć, cześć.